Spotkałem Artę de Sunatori, nazywam się Czesław Mozil i wspólnie gramy i muzykujemy do muzyki Henryka Persla. Bardzo szanowni państwo, się cieszymy, że tutaj jesteście. Nauczyciele mogą zmienić pozę na tak czy na tak. Pięknie! Nauczyciele nas zawsze inspirują. Nazywam się Czesław i urodziłem się w Zabrzu. Ja mówię dziwnie po polsku, bo mieszkałem większość swojego życia w Danii. Ale przez to, że my jesteśmy jednak wyspą tolerancji i miłości, nasz kraj, Polska, wróciłem i jestem dumny, że mogę tutaj mieszkać. Ja będę grał, ja będę melorecytował. O, śpiewać nie potrafię, ale za to moi przyjaciele pięknie grają. Będziemy dzisiaj grać wam muzykę dawną. I po naszym dzisiejszym spotkaniu chciałbym, żeby została jedna rzecz. Pomyślcie, dlaczego my jesteśmy jedynym krajem na całym świecie, który mówi o muzyce dawnej, czyli muzyka, która była skomponowana 200-300 lat temu. Jesteśmy jedynym krajem, który nazywa tą muzykę, którą będzie dzisiaj grać Artę de Sunatori. Nazywamy tą muzykę poważną. A to wtedy nie była muzyka poważna. To było to, co my nazywamy dzisiaj popem. To, co będziemy grać dzisiaj, to było grane na scenach, to było grane na balach. To było grane w kościele, na mszach świętych, w salach koncertowych, gdzie ludzie zachowywali się o wiele gorzej niż wy dzisiaj. Kiedyś jak się grało, to ludzie, jak im się nie podobało, to rzucali pomidorami na scenę. Nawet na muzyków. Często muzycy w teatrach wcale nie siedzieli na scenie, tylko siedzieli schowani daleko. Jednak mamy równouprawnienie w naszym kraju i to jest tak cudowne, że teraz wszyscy mogą grać na scenie dla was. To, co będziemy grać dzisiaj, to nie jest muzyka poważna. To jest muzyka dawna. To jest muzyka klasyczna. Dlatego, że wszędzie na całym świecie mówi się o muzyce tej, która była napisana 300 lat temu, classical music. A to, co słuchamy dzisiaj w radiu, to nie jest muzyka niepoważna czy rozrywkowa. To jest muzyka współczesna, rhythmical music. A my zaczniemy i zaprezentuję i chciałbym bardzo was prosić, żebyście przywitali muzyków, którzy od dzieciństwa grają bardzo, bardzo dużo na swoich instrumentach. To jest Artę de Sunatori i oni w świecie muzyki dawnej, barokowej są gwiazdami. To jest Ewa Kolińska, Anna Nowak, Pokrzywińska, Tomasz Pokrzywiński i Arek Goliński. Artę de Sunatori zagra utwór Henry Persla. Pisze się to chyba Purcell, ale wymawia się Persel. To jest piosenka o straganie. Trochę smutna, ale też prawdziwa. Straganie w dni powszednie słychać czasem takie brednie. Polski ziemniak głośno krzyczy. Do wyjazdu mam 100 przyczyn. Jeden suszę, dwa powodzie, trzy, że inna aura co dzień. Cztery bardzo kiepska gleba, pięć, że słońca mi potrzeba. Dla nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym. Dla nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym. Chcę wyjechać za granicę, krzyczy owieś na pszenicę. Koniec ze mną płacze żyto, zabił mnie szkodliwy tytoń. Krominawóz to jest mina, skarży się fałszywy szpinek. Jest tam szybko, póki wyżywa, lubi parzyć się pokrzywa. To nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym. Dla nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym.
Za Polskę mamy gulę, rozpłakały się cebule. Każdy szczaw podnosi krzyki, jadę już do Ameryki. A buraki pierwsze z brzegu zostawiły swych kolegów. Znikły pory i kapusty, stragan stoi prawie pusty. Dla nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym. Dla nikogo nic nie znaczy, że się ziemniak stąd wykrzaczy, żeby bóle wtuczyć głowy na wybrzeżu lazurowym. Jedźcie sobie w inne kraje, szepnął banan, ja zostaję. A z nim szybko wyszły z worka sezam, szafran i cieciorka. Henry Purcell pisał muzykę do przedstawień gdzieś tak z 200 lat temu. On żył generalnie 100 lat po Szekspirze. I pisał muzykę. Nie wiem, czy macie tak, ale ja często tak mam. Powiedzcie mi, kto tak kiedyś miał, że oglądał jakiś film, strasznie nudny film, ale za to muzyka cały czas była świetna. Nie? Jest tak czasami, prawda? Jakiś nudny film, ale muzyka po prostu jest tak fajna, albo jakiś kawałek, jakiś hicior. Macie jakieś konkrety? Dobra. Anyway, Henry Purcell pisał muzykę do przedstawień, do sztuk teatralnych, których nikt nie zna dzisiaj, bo nikt ich nie pamięta. Ale jednak jego muzyka żyje do dziś i przysięgam Państwu, że za 120, 150 lat, gdzie już nikogo z nas nie będzie na ziemi, taka prawda, smutne, wiem, ale trzeba się pogodzić, to muzyka Henry Purcella dalej będzie grana. Trzy i pół, nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzi. Chcę kolejkę składać z tatą bardzo długą i bogato. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Tam się zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo reszka, wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Thank you.
Dziękujemy, to było to! Wielkie brawa dla was, dla artystów, dla mnie!